rozszerzona odpowiedzialność producenta spędza sen z powiek nie tylko politykom i prawodawcom, ale także biznesowi, samorządom i mieszkańcom gmin, którzy coraz więcej płacą za wywóz odpadów. Jak powinno się podzielić te obowiązki, nie tylko finansowe, ale także odpowiedzialność za odpady? Jak wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producenta, żeby było skutecznie i dobrze dla wszystkich? To było tematem dzisiejszej debaty. Zapraszamy do oglądania. Jeżeli chodzi o rozszerzoną odpowiedzialność producenta, jest to bardzo ważne rozwiązanie dla stabilizacji cen dla samorządów, dla opłat dla mieszkańców, ale również priorytetowym zadaniem jest gospodarka w obiegu zamkniętym, czyli oszczędzenie surowców dla przyszłych pokoleń. Jeżeli chodzi o rozszerzoną odpowiedzialność producenta, my oczekujemy od wprowadzających towary w opakowaniach, że wezmą organizacyjną i finansową odpowiedzialność za selektywną zbiórkę, poddanie recyklingowi opakowań w jakimś dłuższym okresie czasu wszystkich, które zawierają produkty. Natomiast równolegle powinien być obowiązek wprowadzania opakowań po recyklingu, żeby ten rynek zakładów, które poddają opakowania recyklingowi, się rozwiną. Wtedy uzyskamy stabilność cen, uzyskamy zbyt na wszystkie surowce, które w ramach systemów gminnych zbieramy i doprowadzimy do znacznego oszczędzenia surowców, na którym na wszystkich zależy. Najważniejsze wyzwanie dla samorządów w przyszłości, w najbliższych latach, to osiągnięcie wskaźników recyklingu, a nie są one możliwe do osiągnięcia bez likwidacji tego, co nawet Krajowy Plan Gospodarki Odpadami wskazuje i sam rząd, czyli luka inwestycyjna. Ona wynosi około 30 miliardów złotych, a niekiedy mówi się nawet o 40 miliardów złotych, koniecznych inwestycji w instalacje, w sortownie, kompostownie, instalacje do biofermentacji. Bez tego nie ma możliwości przekazywać właściwie oczyszczonego i przygotowanego surowca dla recyklerów, którzy potem zajmują się wdrożeniem i przekazaniem do produkcji opakowań konkretnego recyklatu. Uważamy, że oprócz funduszy unijnych kluczem jest stabilizacja prawa, żeby jak najszybciej powiedzieć, jaki jest nasz plan za 5, za 10, za 15 lat w gospodarce odpadami, bo to powoduje szansę, że pojawi się inny kapitał, który we współpracy czy to z państwem, czy to z samorządem tego typu inwestycje pomoże nam przeprowadzić i zlikwidować lukę inwestycyjną, albo ją ograniczyć przynajmniej. Rozszerzona odpowiedzialność producencka jest kluczowym mechanizmem, który gwarantuje rozwój gospodarki obiegu zamkniętym. W ramach tego mechanizmu oczywiście istotne jest, w jaki sposób odpady opakowaniowe będą zbierane. W Polsce znakomicie sprawdzają się systemy oparte na odpowiedzialności gmin, która zbiera odpady opakowaniowe i przygotowuje je do procesów recyklingu. Jak wiemy również z doświadczeń krajów europejskich, to są systemy, które najlepiej spełniają teraz i najlepiej spełnią wymogi przyszłości. Oczywiście uzupełniającym mechanizmem powinien być obligatoryjna zawartość recyklatu w nowych opakowaniach, tak aby stworzony został popyt na rynku na recyklaty, na surowce pochodzące ze zbiórki odpadów opakowaniowych w systemach gminnych. Bardzo istotna jest dla nas zielona transformacja. Ostatnie kilka miesięcy pokazało, że musimy być niezależni również jeśli chodzi o energię elektryczną. Kryzys energetyczny pokazał, że branża recyklingu powinna przejść jak najszybszą transformację na odnawialne źródła energii. To znaczy, żebyśmy my mogli poprzez właśnie odnawialne źródła energii generować energię. Z tej energii później produkować te recyklaty. Jesteśmy przemysłem energochłonnym. Co pokazało ostatnie miesiące, musieliśmy obniżyć nasze zdolności produkcyjne. Na pewno teraz ten moment od 1 grudnia, to znaczy kiedy energia elektryczna jest zamrożona na 785 zł, spowoduje, że będziemy mieli czas, żeby właśnie pójść w kierunku OZE, żebyśmy mogli jak najbardziej się uniezależnić od tych wysokich cen prądu.
wdrożenie ROP-u sprawi, że finansowanie systemu odpadów będzie z kolejnego źródła, czyli z producentów, którzy wprowadzają na rynek produkty. Do tej pory jest tak, że całość tej odpowiedzialności finansowej spoczywa na barkach mieszkańców, też pośrednio oczywiście gmin, ale to mieszkańcy dofinansują i my w samorządach oczekujemy tej ustawy z dużym zainteresowaniem. Chcielibyśmy, żeby ona jak najszybciej weszła w życie i żeby ta ustawa sprawiła, że zahamujemy wzrost kosztów odbioru odpadów przez naszych mieszkańców. Ponadto w dalszej perspektywie ważne byłoby, żeby również w tym ROP-ie uwzględnić takie produkty, które teraz się nie znalazły, czyli odpady wielkogabarytowe, tkaniny, armatura sanitarna, która ponieważ udało się sprawę rozwiązać z AGD i z RTV, tutaj ten system działał, natomiast w przypadku mebli, w przypadku armatury to jeszcze nie jest objęte. Natomiast oczywiście w przyszłości warto również te produkty wziąć, ogarnąć tą odpowiedzialność producenta za produkty, które wprowadzają na rynek.